No ale na jego szczęście i na szczęście GKS-u nic złego się nie stało. Teraz wycofanie w pole karne, będzie gol! Aleks Bruno z strzelcem bramki w 27 minucie. Widzew prowadzi z GKS-em 1-0. Dosyć szczęśliwe zakończenie tej całej akcji. Piękny taniec widzimy z zawodników Widzewa po bramce. Jak zobaczymy powtórce po raz kolejny, tak jak opowiadałeś wcześniej, oni naprawdę trenują też te fragmenty i tutaj chcieli bardzo szybko rozegrać i zaskoczyć przeciwnika. Piłka doszła przy tym rozegraniu chyba do Łukasza Brozia, który stał na 16 meczu, nie trafił celnie i szczęśliwie trafiła do Aleksa, który jak widzimy tutaj wykończył całą tą akcję. No przytomnością umysłu teraz wykazał się.